Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ania Walkowska i przyprowadziłam Startup Grinda do Polski. Startup Grind, krótko mówiąc, to takie spotkania, gdzie wzajemnie się od siebie uczymy, my przedsiębiorcy, my startupy, my naukowcy, albo raczej wy naukowcy, ja naukowcem nie jestem i pewnie nie będę, aczkolwiek mam ogromny szacunek do tych, którzy poświęcają się nauce i chcą, żeby ten kraj reprezentował sobą coś więcej na arenie międzynarodowej. Spotykamy się dzisiaj tutaj, bo stwierdziliśmy, że chcielibyśmy pogadać o lotnictwie. Zobaczyć, jak rozwija się biznes lotniczy w Polsce, jak naukowcy współpracują z biznesem, co można by było zrobić, żeby było lepiej i no, żeby może ktoś z was albo znalazł świetnego pracodawcę, być może z tych firm, które tutaj są, albo znalazł partnerów do współpracy. Nie wiem oczywiście z tych osób, które się zarejestrowały, czy udało się dotrzeć też młodym studentom z pierwszego roku z MEL-u. Ręka w górę, jeżeli ktoś jest z MEL-u. Z drugiego, dobra, super, cieszę się, że jesteście, bo to rzeczywiście było taki last minute. W każdym razie, no, jak po tych wywiadach, bo będą cztery, będzie część networkingowa, to bardzo chciałabym, żebyście po prostu ze sobą pogadali, tak? To są fajni goście, starsi, doświadczeni, wy jesteście młodsi, jeszcze niedoświadczeni, więc fajnie by było się trochę powymieniać. Bardzo mi zależy na tym, żeby skracać dystans pomiędzy ludźmi, tak? Ja sama staram się mówić, znaczy nie staram się, ale staram się, żeby druga strona zrozumiała, że mówię na ty. Tak? Takie trochę amerykańskie podejście szpanuje, nie? Ale wiem, że to bardzo pomaga w budowaniu relacji. Samo dzisiejsze wydarzenie ma catering, tak? Ma wideo dzięki naszemu sponsorowi. To jest firma Galactic, Galactic spółka z o.o. I pytanie, czy są na sali przedstawiciele tej firmy, bo wiem, że się... Jest pan, dobra, to poczekamy jeszcze na tamtych drugich dwóch panów. Czy pan chciałby coś od siebie powiedzieć? Na koniec, dobra. W każdym razie, nie wiem, przejdźmy na ty, nie? Wstań i pokaż się wszystkim, żeby widzieli, że do ciebie mogą potem podejść i pogadać, bo być może... I właśnie, dziękujemy bardzo. Bo być może akurat szukacie kogoś, nie rozmawialiśmy wcześniej, ale może z osób, które tutaj są, potencjalnie mogłyby z wami współpracować. Dobrze, ja jeszcze tylko kilka słów na temat tego, co dzieje się od strony finansowania projektów lotniczych. Nie udało się niestety nikomu z NCBR-u dotrzeć dzisiaj. W każdym razie jest taki program jak InnoLot i jeżeli jesteście nim zainteresowani, to zapraszam na stronę NCBR-a sobie trochę o nim poczytać. Projekty, na projekty lotnicze NCBR przeznaczył 180 milionów złotych, całkiem dużo i w tych projektach uczestniczą zarówno uczelnie, naukowcy, jak i przedsiębiorstwa, które no, produkują jakieś rozwiązania dla lotnictwa, więc są pieniądze, są firmy zainteresowane tym, żeby coś się wydarzało i mają być naukowcy, którzy chcą się spiąć i po prostu przygotować rzeczy, wynalazki, które mogłyby być wykorzystane w tej branży. Zaproszę najpierw Macieja, zaproszę najpierw startupa, tak? Startup Maciej Szubski, nie do końca już pierwszej młodości, nie ukrywasz, prawda? Ale startup wcale nie oznacza, że ktoś musi być młody i niedoświadczony, może być mega doświadczony, aczkolwiek rzuca się na głęboką wodę z nowym pomysłem innowacyjnym, który gdzieś ma rynek, bo zostało to gdzieś zweryfikowane chyba, nie? Gdzieś, pogadamy nie, o tym. No, gdzieś na pewno jest. I zaczyna. Może popełniać błędy, może odnieść ogromny sukces, a może będzie pivotować, jakby wszystko przed wami. Zobaczymy, jakby, wiesz, co się potoczy przez następne lata, natomiast teraz po prostu przejdziemy do szczegółów. Tak? Witam was wszystkich. Tak jak Ania wcześniej powiedziała, mam przyjemność prowadzenia spółki, która uzurpuje sobie prawo do budowania symulatorów lotu. Takich certyfikowanych pudełek do zabawy dla dużych chłopców, jak to zawsze powtarzaliśmy.
No właśnie, bo wcześniej zawsze robię prewywiad, żeby poznać człowieka, żeby zobaczyć, czy jest coś w ogóle o czym gadać, tak? Tutaj było i gadaliśmy. I właśnie te zabawki dla dużych chłopców. Powiedziałeś coś fajnego, co mi się strasznie podobało i się śmiałam dosyć długo, że różnica pomiędzy małymi dziećmi i dużymi chłopcami jest tylko i wyłącznie tak naprawdę w koszcie zabawek, tak? Nie, no różnica między 5-latkiem a 40-latkiem, tak? To jest tylko i wyłącznie kwota, którą trzeba na te zabawki wydać. Ale tych wydających na te zabawki na świecie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Mów do mikrofonu. Okej. Kazali. Okej. Byłeś pilotem, bo to jest człowiek, który wcześniej był pilotem i z tego pilotowania przeszedłeś do biznesu. Mógłbyś kilka słów powiedzieć na ten temat? Gdzieś to całe życie moje się potoczyło w ten sposób, że trochę godzin spędziłem w powietrzu, a po czym niestety taka piękna instytucja jak lekarz naczelny każdego kraju doszedł do wniosku, że już panu wystarczy, tak? A niestety zdrowie mi nie pozwoliło na to, żeby kontynuować przygodę z lotnictwem. Natomiast lotnictwo, jak pewno sami dobrze wiecie, jest takim wirusem i taką chorobą, na którą nie ma lekarstwa, niestety. Jak się człowiek zarazi raz, to już tak do grobowej deski. Postanowiłem zostać w lotnictwie. Udało mi się stworzyć szkołę lotniczą w Warszawie. No i to jest cała jak gdyby analogia tego, jak powstał Techsim. Dlatego, że gdzieś rozwijając tą szkołę doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy symulator lotu. Gdzieś ten symulator lotu sobie kupiliśmy. No i niestety przyszedł Urząd Lotnictwa Cywilnego i powiedział, że to urządzenie jest niecertyfikowalne. Czy kupiliście symulator i był niecertyfikowany? Tak, kupiliśmy takie urządzenie do treningu. W nomenklaturze lotniczej jest to FNTP-2. Teoretycznie rzecz biorąc powinno spełniać wszystkie wymogi azowskie na terenie Europy. No okazało się, że rzeczywistość jest inna, że mimo wszystko karty technologiczne tego produktu, a te dane, które później to urządzenie nam wypluwa w postaci testów QTG, dzień do nocy. No i gdzieś mieliśmy do dyspozycji, no albo zostaniemy z zabawką tak naprawdę, tak, i to z drogą zabawką, albo zbierzemy, no to rząd wielkości 500 000 zł, no. Albo się zbierzemy i postaramy się przerobić ten symulator i go przecertyfikować, no i tym sposobem 3 miesiące później szkoła otrzymała pierwszy certyfikat na to urządzenie, a my żeśmy zyskali bardzo cenną wiedzę, tak naprawdę. Czekaj, przerobiliście symulator, który kupiliście od kogoś i go przerobiliście, tak? Tak. Można? Każde urządzenie jest przez kogoś produkowane. W procesie certyfikacji występowaliśmy jako współproducent. Okej, okay, czyli zyskaliście doświadczenie... Tak, to było to bezcenne doświadczenie, doświadczenie ekonomiczne, doświadczenie systemowe. To nam pozwoliło tak naprawdę rozebrać tą zabawkę na części pierwsze, poskładać ją z powrotem, powyciągać stosowne wnioski, przeprosić się tak naprawdę, no wtedy jeszcze ze starszą wersją przepisów, w tej chwili mamy już nowe przepisy, które obowiązują w naszym kraju, jeżeli chodzi o certyfikację urządzeń lotniczych. No i gdzieś na samym końcu Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje taki piękny certyfikat dopuszczający urządzenie do pracy, do poszczególnych szkoleń. Okej, to sądzę, że o tym to jeszcze porozmawiamy z panem Margańskim, coś mi się wydaje, o licencjonowaniu różnych rzeczy. No, była ta szkoła i nie wiem, stwierdziłeś nagle, że dobra, zostawiam szkołę i skupiam się na symulatorach, nie, tak? No myślę, że jak gdyby za każdym takim biznesem, czy to jest szkoła lotnicza, czy to jest Techsim, czy są jakiekolwiek inne spółki, stoją inwestorzy, stoją współwłaściciele, tak? I gdzieś te nasze drogi pomiędzy udziałowcami szkoły a mną się porozchodziły, a podjęliśmy takie, a nie inne decyzje o tym, że się rozstajemy. A udało mi się bodajże jeszcze dostać lotnicze orły, taką bardzo ciekawą statuetkę za funkcjonowanie szkoły. No i tym miłym akcentem wyprowadziłem się z lotniska z pomysłem stworzenia spółki, która będzie budowała symulatory. Okej, jakbyś powiedział trochę jeszcze o tej nagrodzie, bo ja już wiem, bo powiedziałeś wcześniej, ale ktoś może nie mieć zielonego pojęcia, pewnie większość. Jest to plebiscyt, który jest co roku organizowany, gdzie głosy są oddawane tak naprawdę przez internet, tak? Także myślę, że jednostka nie ma wpływu na to, ile głosów otrzyma, tak? Dla nas największym sukcesem było to, że dostaliśmy ich trochę więcej niż Aeroklub Warszawski. Okej.
No dobra, dostałeś nagrodę, rozeszły wam się drogi, pomysłu, robię symulatory, tak? Coś więcej na ten temat? Znaczy to było kupę miesięcy myślenia, liczenia, rysowania, projektowania, sprawdzania. Biznes plan robiłeś? No niestety tak. Niestety tak. Tak, musiałem zrobić wszelkiego rodzaju analizy, przepływy. Miałem to szczęście, że mogłem zebrać kilku znajomych, którzy są podobnymi zapaleńcami jak ja. I ten pierwszy etap budowy symulatora był finansowany z naszych własnych środków. Tak? A ile, ile pieniędzy poszło wam na to? No bo to taki hardware'owy startup, a ja wiem, że one są droższe niż software'owe. Myślę, że ten pierwszy etap zamknął się kwotą 1 000 000 zł. Kto z was ma kolegów, którzy są w stanie się złożyć na naszego startupa? Pierwszy etap 1 000 000. Okej, okay. Tutaj jest ręka, jakby ktoś chciał dołączyć. No i gdzieś stanęliśmy przed faktem dokonanym, że chyba tych pieniążków, które sobie policzyliśmy na samym początku, będzie trochę za mało tak naprawdę. Problemów jest za dużo. No i zaczęliśmy szukać finansowania. Zaczęliśmy szukać finansowania i w tamtym roku, w grudniu, bo to było jakoś tak, zostałem zaproszony do Lewiatana na prezentację Aniołów Biznesu. Tak? I podczas tej prezentacji, czy już po tej prezentacji poznałem Pawła Maja. Paweł gdzieś tutaj jest, jak śmiem twierdzić. Jest wiceprezesem bardzo dużego funduszu Capital Venture w Polsce. Znamy się notabene, to był nasz też prelegent na poprzednim Startup Grindzie, także sami fajni ludzie u nas są. No i gdzieś te rozmowy zaewaluowały nas do podpisania umowy inwestycyjnej. Fundusz reprezentowany przez Pawła tak naprawdę jest udziałowcem w tej chwili w Techsinie. Tak? To się wiązało z pozyskaniem dodatkowych środków. To się wiązało z jakimiś wspólnymi przedsięwzięciami i uzyskania jeszcze innych pieniędzy z PARP-u. Ta droga przeszła dla nas bardzo bezboleśnie. Nie umiemy powiedzieć złego słowa tak naprawdę na temat współpracy z inwestorem instytucjonalnym dla nas, tak? Tak, ale... bo zanim doszedłeś do tego miejsca, gdzie byłeś zadowolony z tego, że masz świetnego partnera finansowego, jakby nie pałałeś miłością, ogólnie nie byłeś zwolennikiem finansowania z zewnątrz, tak? Wolałeś robić to z kolegami. A lotnictwo jest bardzo trudną branżą, tak? Jeżeli mamy studentów MEL-u, jeżeli mamy osoby zainteresowane lotnictwem, każdy dobrze zna historię na przykład samolotu AT-3 w Polsce, tak? Konstruktora tego samolotu i jego perturbacje związane z, mówiąc kolokwialnie, wpuszczeniem funduszu do biznesu. Pewnie 95% tych informacji, które krąży po branży, to są plotki, tak? Ale one wśród ludzi, którzy zaczynają biznes w lotnictwie, wywołują strasznie negatywne odczucia czy reakcje. Do tego stopnia, że jak już byliśmy wstępnie dogadani z... Czekaj, ale co tam się stało? Bo tutaj spora część ludzi nie wie, co się stało. Znaczy, nikt tego nie wie, co się stało, tak? Jeżeli chodzi o markę AT-3. No, wiemy, że główny konstruktor bodajże w tej chwili jest poza firmą, tak? I tyle, no. Okay, czyli inwestor przejął spółkę, tak? Przepraszam. Natomiast czy to było wynikiem błędów konstruktora, czy błędów ekonomicznych? No myślę, że to wiedzą tylko i wyłącznie osoby zainteresowane. Okay. Ale wywołało to na rynku przynajmniej lotniczym taki efekt, że ja pamiętam, byliśmy przed dzień podpisania umowy wstępnej inwestycyjnej z funduszem i dwóch moich inwestorów, którzy byli z nami od samego początku, wycofali się. Bo? Dlatego, że twierdzili, że wszelkiego rodzaju fundusze, pieniądze pozyskiwane w ten sposób, to tak naprawdę to jest po to, żeby wyciągnąć technologie, pomysły, żeby nie pomagać, a wręcz przeszkadzać. No, cała reszta udziałowców, bo nas było tam parę osób w Techsimie, no uszanowała ich decyzję. Tak? Czyli krótko mówiąc, nie mieli zaufania do inwestora zewnętrznego, tak, typu venture capital, tak? A ty jednak udowodniłeś, że jest inaczej. Przynajmniej teraz, tak? Jakby jesteś świadkiem tego, że po prostu jest inaczej, że można... To nie chodzi o to, że Paweł jest na sali tak naprawdę, tak? Bo on ma bardzo ciężkie, życie ze mną i bardzo dobrze o tym wie z tego wszystkiego. Natomiast słuchajcie, nie umiem powiedzieć złego słowa. Ja trafiłem w ręce ludzi, którzy naprawdę mają potężną wiedzę,
którzy pałają potężną energią i którzy są w stanie pomóc. Okay, to są też przedsiębiorcy, czy to są nie wiem, ludzie, którzy wyszli z banków? Tak naprawdę firmy Pawła, czyli wiceprezes, prezes, dziewczyny z całego działu legislacyjnego tak naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam na chwilę obecną prowadzenia tych SIM-u bez tych osób. Okej, okay, czyli są po prostu partnerami w biznesie, tak? Takimi fajnymi? Tak, ale takimi partnerami przez duże P, tak? Czyli okay. Chodzi o to, żeby ścigać zarząd czy prezesa za to, że coś zrobił czy czegoś nie zrobił. To jest konstruktywne podchodzenie do problemu, bo tych problemów na pewno jest całe mnóstwo. Okej. Okay. Czy jak wygląda twój zespół? Bo pewnie masz ludzi... Sami wariaci. Są na sali wariaci? Wojtuś? Jest? Jest jeden. A jest jeden. A właśnie. W ogóle to rozmawialiśmy też, że masz świetną pomoc taką w organizowaniu chaosu. Tak? Tak. I to jest małżonka szanownego pana. Tak, tak nam się poukładało, że żona Wojtka trafiła do nas jako pierwsza osoba, tak? A po jakimś czasie dołączył Wojtek. Wojtek jest szefem całego działu informatycznego, więc ludzi myślących inaczej, jak ja to mówię. Natomiast z pełną świadomością i perspektywą również to powiem, że ja sobie nie wyobrażam w tej chwili administracji firmy bez Renaty. Okay. Tak? A to jest osoba chyba, która więcej wie na temat tego, jak ta firma funkcjonuje niż ja. Nie, nie jest taki skromny. Czy potrzebujecie w tej chwili ludzi, którzy mieliby z wami coś robić? Jeżeli tak, to kto? Bo też wspominałeś o jakimś młodym... Zawsze jesteśmy otwarci na ludzi, którzy mają olbrzymią pasję do latania, do lotnictwa, którzy chcieliby sobą coś wnieść. Ten zespół jest stosunkowo młody. Szefem działu elektroników jest chłopak, który ma 24 lata? 24? Więc naprawdę młody chłopak, no gość nas zadziwia, powiem w ten sposób, tak? W zespole elektroników jest też chłopak, który kończy studia w tej chwili, tak? Więc myślę, że jeżeli ktoś ma do zaoferowania, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby porozmawiać, posłuchać. Na pewno szukamy konstruktorów, na pewno szukamy informatyków, na pewno szukamy elektroników, konstruktorów, tak? Okej. Okay. Mógłbyś powiedzieć coś o samym symulatorze, bo latałam na nim dwa razy. Oczywiście wbiłam się w glebę, tak? Bo nie potrafię latać. Niemniej odczucia są rzeczywiście... No, miałam wrażenie, jakbym rzeczywiście prowadziła samolot. Jest ciężko, tak? Mega ciężko. To jest Cessna, nie pamiętam już jaki numerek. W każdym razie myślałam, że to będzie tylko i wyłącznie symulator właśnie takiego jednego samolotu, ale powiedzieli, że nie, że tak naprawdę macie wymienne kokpity, tak? Znaczy, z czego się bierze ta nasza wiedza, czy nasze podejście do tego rynku? No z tego, że korzystając z uprzejmości bycia członkiem zarządu szkoły lotniczej, no mogłem się nauczyć tak naprawdę, nie płacąc za tą naukę, bardzo wielu rzeczy. Więc z punktu widzenia w tej chwili osoby, która próbuje wykreować ten produkt, myślę, że mam niezbędną wiedzę do tego, żeby przy jego projektowaniu wziąć pod uwagę wszystkie te aspekty, które są ważne dla szkoły lotniczej, dla instruktora, dla osoby zarządzającej finansami w szkole lotniczej i dla firmy, która produkuje symulatory. Tak? Znaleźć kompromis pomiędzy tym wszystkim. Symulatory w sektorze General Aviation myślę, że ta konstrukcja, którą stworzyli, w jakiś sposób jest czymś unikatowym, tak? Nie spotkałem w swojej wieloletniej pracy w lotnictwie podobnego urządzenia. No. Okej, okay, no na pewno masz przewagę nad młodymi ludźmi, którzy mają tylko pomysł, nie mają tego doświadczenia, jakby nie przeżyli bycia prezesem firmy, która potrzebowała takiego produktu, tak? Ty już mając tą całą wiedzę, jesteś w stanie zrobić produkt, którego rynek pragnie, tak? Bo takich jak ty jest dużo. Oceniałeś, nie wiem, na 40 szkół w Polsce i nie wiem, kilkanaście tysięcy. Ja myślę, że klub programu polega na tym, że większość symulatorów lotu w Europie czy nawet na świecie jest bardzo drogich.
My żeśmy wybrali dostawcę ze Stanów Zjednoczonych tylko i wyłącznie dlatego, że kwota rzędu 500 tysięcy złotych była najniższą kwotą, za którą mogliśmy taki symulator kupić, tak? Jeżeli prześledzicie sobie przetargi w Polsce, to zwykłe urządzenie FNTP2, które jest statyczne, czyli się nie rusza, no to jest zakup rzędu, nie wiem, miliona, miliona 200 tysięcy złotych na chwilę obecną, tak? I myślę, że to jest pierwsza podstawowa bariera dla szkół. Dlaczego tak mało szkół posiada symulatory? Dlatego, że jeżeli mamy osobę, która zarządza finansami szkoły lotniczej, to za 1 200 000 ja mogę w tej chwili mieć 3 samoloty. 3 samoloty, których każdy z nich powinien wylatać około 150 godzin miesięcznie, tak? I się nie opłaca kupować symulatora. Pytanie, na ile rynek szkół lotniczych czy rynek symulatorów będzie obszerny? No jeżeli ten symulator będzie kosztował 7-8 razy mniej. A też mówisz, że w, nie wiem, czy w Europie czy na świecie w przeciągu następnych 10 lat będzie zapotrzebowanie na... Nie wiem, tak, to już są informacje oficjalne, tak? Że rynek lotniczy rozwija się w bardzo dynamiczny sposób, śledząc tylko i wyłącznie zamówienia, jakie firmy lotnicze czy przewoźnicy składają do takich korporacji jak Airbus czy Boeing, tak? A tworzą nam się nowe miejsca pracy. Rynek lotniczy jest dosyć zamkniętym rynkiem, szkolenie lotnicze jest dosyć skomplikowane. Aby usiąść za sterami takiego dużego samolotu, 2 lata i duży worek pieniędzy. W którymś z artykułów ostatnio w Stanach Zjednoczonych pokazała się kwota 500 tysięcy pilotów w przeciągu najbliższych 6-7 lat. Tak? Ktoś chce być pilotem? Nikt? Okej. Okay. No dobra, w każdym razie rynek jest duży, tak? Tak, myślę, że rynek jest duży, myślę, że te szkolenia będą ewoluowały. Myślę, że coraz częściej do tych szkoleń będą używane urządzenia treningowe przede wszystkim, okay. Tak? To powiedz jeszcze w przeciągu 5 lat, ile chcesz zarobić? Dużo. Ale tak już... Na co tak naprawdę zmówiłeś Skyline? Bo na pewno były jakieś projekcje finansowe. Słuchajcie, ale ja naprawdę do Lewiatana poszedłem za karę. To nie było tak. Ja trochę podzielałem ten pogląd na samym początku swoich przyjaciół z TechSimu, że nie widziałem związku pomiędzy pomysłem kilku szaleńców czy napaleńców a wielkimi pieniędzmi. Zawsze żyłem w przekonaniu, że takie biznesy buduje się od samego początku ciężką pracą i że nie będzie tak łatwo. Tak? No, okazało się, że było. Okazało się, że tak naprawdę prezentacja, która trwa 20-30 minut, Paweł, ta pierwsza, przyniosła świetne kontakty, świetną rozmowę. Parę dni później spotkaliśmy się z Pawłem u nas w firmie, a później było drugie spotkanie i później były jakieś wstępne decyzje. Później fundusz z punktu widzenia swoich zasad musiał przeprowadzić due diligence u nas w spółce, więc jak gdyby przekopali nam wszystkie papiery od samego początku do końca. No i gdzieś na samym końcu skończyło się tą umową inwestycyjną. Nie mogę emanować radością tak strasznie, tak, ale powiedzmy, na etapie podpisywania tej umowy ja byłem z niej zadowolony. No. Okej, okay, czyli jakby, znaczy domyślam się, że Paweł, ty też byłeś zadowolony z warunków, które wynegocjowaliście, prawda? Bo musiało być win-win. No właśnie, no więc wszyscy byli zadowoleni. Super, oddaję teraz mikrofon na pytania, bo na pewno jakieś są. Pierwsze pytanie, ręka do góry. Last round. To ja tam widzę. No. Chcesz coś zapytać? Nie, no na pewno, czy w ogóle, czy ktoś z was planuje... O, Olga. Planujesz biznes w lotnictwie? Nie, czy ktoś z was ma zamiar uruchomić startupa opartego o tą branżę albo dostarczającego usługi dla tej branży? Panowie z Melu? Nie? No nie mówcie, że was to nie interesuje. Okej, okay, kto chce pracować dla Maćka? Last Rong. Wiedziałem, że to będą dobre nabory, słuchaj. Dobra, oddam Oldę, tak? Dzięki. Cześć. Korzystając z okazji i wiedząc, że w moim
stanie wiedzy najbardziej nowoczesny symulator lotu to był w Poznaniu F-16, też przywożony zresztą z Ameryki i serwisowany przez ludzi ze Stanów i płaconych im tam. Mam więc pytanie, jakie techniczne cechy ma ten symulator, których nie ma które nie mają inne i w tym ten legendarny dla mnie F-16? A nie wiem, na którym symulatorze F-16 latałaś, czy którym się bawiłaś. Natomiast ten nasz produkt jest podzielony na trzy kategorie. Symulator statyczny, czyli taki, który się nie rusza, tak? No, umówmy się w ten sposób. Symulator oparty o platformę trzyosiową i symulator oparty o platformę sześcioosiową. Przy sześcioosiowej platformie jesteśmy w stanie przy użyciu algorytmu Queuing Motion no, odwzorować rzeczywistość lotu w 80-90%. Nie ma takich symulatorów tak naprawdę na chwilę obecną na rynku. W Polsce mamy do czynienia ze szkołą Cirrusa w Poznaniu, która dysponuje symulatorem Cirrusa na platformie sześcioosiowej. Bardzo fantastyczne urządzenie tak naprawdę, natomiast to był bardzo celowy produkt. To był produkt firmy Cirrus, robiony pod szkołę, która szkoli tylko i wyłącznie na tym typie samolotu. I tak naprawdę symulator ten był przywieziony do Polski po to, żeby prezentować pilotom zasadność działania systemu bezpieczeństwa. Cirrusy jako jedne z pierwszych samolotów na świecie, jako pierwszy producent wprowadzili spadochrony ratunkowe. Nie wiem, muszę się zapytać konstruktora. Ja mam pytanie bardziej tak ze sfery prywatnej. Jak ukończyłeś szkołę i czy byłeś lotnikiem wojskowym czy cywilnym? Ja z wykształcenia jestem prawnikiem. Okay. Nie, pytam się dlatego, że ja mam brata, który jest z kolei w lotnictwie wojskowym i czy to trochę nie jest też tak, że gdybyś kończył, znaczy wiem, że to takie trochę dywagacje, tak, ale gdybyś kończył szkołę lotniczą w Dęblinie, więc później byłbyś w lotnictwie wojskowym, nie miałbyś aż takiego spojrzenia komercyjnego na to lotnictwo. Słuchajcie, to nie jest tak. To jest tak, że tak jak mówiłem na samym początku, że lotnictwo jest chorobą. Taką pozytywną chorobą, która w moim przypadku, nie wiem, towarzyszy mi chyba od trzeciego albo czwartego roku życia, tak? Ja pamiętam sytuację, gdzie kiedyś zachorowałem na anginę, grypę. Było mało istotne i mama, która musiała iść do pracy, przyniosła mi misia. A większość z was nie będzie wiedziała, co to jest misia. Miś to była taka gazeta, która wychodziła dla dzieci i w środku była wycinanka. I na tej wycinance wtedy był samolot. I to się tak zaczęło, tak? I od misia przez małe modelarze, przez szybownictwo, przez większe latanie, ja nie miałem nigdy tendencji do tego, żeby iść w stronę lotnictwa wojskowego. Czyli... nie wierzyłem w rozwój tego lotnictwa. No teraz patrząc z perspektywy czasu, jak moi koledzy czy moi rówieśnicy latają na F-16, tak? No być może to była błędna decyzja. Natomiast ja do lotnictwa komercyjnego trafiłem w wieku 20 kilku lat, po tym jak już byłem po studiach i po tym jak udało mi się zarobić jakieś pierwsze pieniążki, za które opłaciłem sobie szkolenie. Być może dlatego... kwestia lotnictwa komercyjnego i patrząc z perspektywy ostatniej spółki, którą prowadziłem, no podejście komercyjne, no czy to jest szkoła lotnicza, czy to jest firma, która produkuje symulatory, czy to jest jakakolwiek inna spółka, no to umówmy się, że ci ludzie nie spotykają się dla dobrego towarzystwa, tylko oni chcą zrobić pieniądze. Ja się chciałem zapytać, jak nisko schodzicie w projektowaniu symulatora, to znaczy jak dużo jest składane z gotowych komponentów kupionych na rynku, a jak dużo jest projektowane przez was od pierwszej kreski? Dobrze, to powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o symulator, który jest wyposażony w awionikę Cessna 182 na Garminie na 1000, to tak naprawdę kupiliśmy trzy rzeczy. Stacyjkę od Cessny, knoby do popychaczy gazu, propa i mieszanki, i trzecim elementem to jest rączka od hamulca postojowego.
Cała reszta jest przez nas wykonana, zaprojektowana, narysowana i przeniesiona, że tak powiem, w produkt. Łącznie z ramkami do G1000, łącznie z klawiaturami, łącznie z systemami wizji i tak dalej. Dlaczego nie korzystamy z firm, które produkują takie podzespoły? Dlatego, że nie znaleźliśmy firmy, która byłaby w stanie w dla nas relatywnie dobrych pieniądzach dać nam taki produkt. No, jesteśmy na początku procesu certyfikacji w tej chwili, tak? Natomiast te zamówienia, które posiadamy, no to są zamówienia, które blokują nam moce produkcyjne do końca przyszłego roku. Ile takich działających jest, gdzie można siąść i sprawdzić? W tej chwili dwa. Proszę? W tej chwili dwa. Chodzi o to, żebyśmy się, przepraszam bardzo, pytanie wynika stąd, w którym miejscu jesteśmy. Nie, no cały czas jesteśmy, słuchajcie, startupem. Ania powiedziała na samym początku, to jest projekt, który jest przez nas rozwijany od 2 lat, tak? No mam nadzieję, że z końcem tego roku będziemy w stanie złożyć dokumentację certyfikacyjną do urzędu, tak? A wszystko na to wskazuje, że jest szansa, że nam się uda. A to jest zupełnie inny temat, nie? To jest temat rzeka. To ja mam pytanie. Tak, ogólnie mówisz, że to jest, twoja historia to jest taki success story. Natomiast często uczymy się na porażce. To nam, czy trafiłeś na taką porażkę do tej pory, z której coś wyciągnął? Ale ja codziennie na takie porażki trafię. Tak? Albo największa porażka, z której wyciągnąłeś największą lekcję? Wiecie co? Brak pokory w stosunku do klientów szkoły lotniczej. Tak, to w moim przypadku będzie miało chyba największy oddźwięk. My szkoliliśmy bardzo dużo ludzi. No niestety było grono studentów, którzy z tego szkolenia nie byli zadowoleni. I gdzieś na etapie rozwijania tej szkoły, czy rozwijania tego pomysłu, myślę, że zabrakło nam osób z doświadczeniem, które by nam pomogły zrozumieć, jak ważny jest każdy klient. Ania? Pani czeka. Chciałem zapytać, czy rynkiem docelowym dla tego symulatora ma być tylko rynek polski, czy też myśli pan o wyjściu szerzej poza Polskę w krajach europejskich, czy rynek amerykański na pewno jest olbrzymi i na tym rynku są produkty od bardzo, bardzo drogich poprzez tańsze. Jak pan widzi? Znaczy, dla mnie osobiście, ja przynajmniej miałem takie założenie na samym początku, że nie patrzyłem w ogóle na rynek w Polsce, tak? Okazało się, że faktycznie jeden z pierwszych klientów, który za kilka tygodni odbierze pierwszy symulator, jest to właściciel szkoły lotniczej w Polsce, tak? Natomiast większość zamówień jest z całego świata, oprócz Stanów Zjednoczonych. Rynek Ameryki jest bardzo specyficznym rynkiem, jeżeli chodzi o symulatory lotnicze. Być może wiąże się to z kwestią legislacji prawnych i systemu prawnego, który obowiązuje w lotnictwie w Stanach Zjednoczonych. Ta różnica pomiędzy regulacjami FAA a EASA, no to jest przepaść tak naprawdę, tak? Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli zrobicie sobie licencję w Polsce i pojedziecie do Stanów Zjednoczonych, to z automatu w urzędzie ją wam wymienią. I jesteście w stanie na tej licencji po kilku dniach tak naprawdę latać. Jeżeli natomiast mamy do czynienia ze szkoleniem lotniczym, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych i ten człowiek wraca do Polski i chciałby, żeby ta licencja została przepisana na zasadach europejskich, rok czasu. 14 egzaminów, słynne przedmioty ATPL-a, bardzo dużo lotów, czeków, sprawdzianów i tak dalej. Ta, moim zdaniem, popularność lotnictwa w Stanach doprowadziła do tego, że wymogi związane z wydaniem uprawnień w Stanach Zjednoczonych są zupełnie inne niż w Europie.
Natomiast pilotów, którzy uzyskali licencje zawodowe czy liniowe w Europie, bardzo mocno się ceni na całym świecie. Szybko, obiecuję, naprawdę. Aniu, najpierw narzekasz, że nikt nie zadaje pytań, a później zabierasz mikrofon. Bardzo szybko, Mariusz Stryżko, Grupa Investing, dzisiaj reprezentuje też P-Ventures. Chciałbym się zapytać, gdzie dokładnie jest pierwiastek innowacyjności w tej technologii, którą pan dzisiaj, o której pan dzisiaj mówi, jeżeli jest? Jakie są perspektywy rozwoju? Jakie są zapotrzebowania, jeżeli chodzi o finansowanie technologii? Pierwiastek innowacyjności? Myślę, że przede wszystkim jest to system komunikacji pomiędzy systemem wizyjnym symulatora a urządzeniami pobocznymi i czas reakcji tego urządzenia poniżej 2 milisekund na chwilę obecną. Myślę, że całkowicie naszym projektem w tym symulatorze, takim, który być może zmieni podejście niektórych firm do cen tych symulatorów na świecie, jest system force feedbacka. Jest to system, który symuluje siły, które występują zarówno na sterze kierunku, czy na jołku, na raderze, tak? A kolejna kwestia to jest kwestia platform. Ja bym sobie śmiało powiedzieć, że nie ma najmniejszego problemu, żeby któryś z Państwa kupił sobie na świecie platformę sześciosiową opartą na silnikach HC. Zakup w rząd wielkości 100-150 tysięcy euro. Myślę, że może nie myślę, ja wiem o tym, że w naszym przypadku symulator, który będzie zbudowany na platformie sześciosiowej, będzie kosztował taniej niż 150 tysięcy euro. Dlatego, że taka jest zapotrzebowanie rynku. Dlatego, że moje myślenie w tym zakresie jest takie, żeby większość szkół posiadała ten symulator lotu. Ale to sugeruje pan, że będziemy sprzedawać coś taniej niż wyprodukowaliśmy, czy? No, nie, ja chcę wiedzieć, dlaczego wasz będzie tańszy niż tych firm, które sprzedają tego dziesiątki? Dlatego, że niedoświadczenie na rynku, a i tak opierają się na tych samych podzespołach mechanicznych, bo przecież nie będzie się tłoków produkować. No niestety nie opierają się na tych samych podzespołach mechanicznych. No niestety koncepcje rozwojowe symulatorów, przynajmniej w General Aviation w tej chwili, idą w stronę prostych wyświetlaczy, idą w stronę prostego symulowania desek rozdzielczych, nie odzwierciedlania kokpitu. Bardziej są to trenażery, które się skupiają na trenowaniu procedur podczas lotu. Tak? My żeśmy przyjęli troszeczkę inną politykę. Dla mnie jest ważne to, żeby student, który trafia do symulatora lotu, miał zapewnione prawie takie same warunki, jak ma w samolocie. Żeby rozmiar gałek, pokręteł, popychaczy, wyświetlaczy był identycznie taki sam, że jeżeli on spędzi 50 godzin w takim pudełku, to wsiądzie w samolot i on się tam odnajdzie. Taka jest polityka finansowa spółki. Dzięki czemu? Dzięki technologiom, które żeśmy wdrożyli w ten projekt. Dzięki rozwiązaniom, które no nam zajęło prawie 2 lata stworzenie ich tak naprawdę, tak? A należy również powiedzieć, że rynek symulatorów lotniczych to jest rynek wysoce marżowy. Panie Edwardzie, jedną z pierwszych... Czy w tym kraju, proszę Państwa, żebyśmy nie odkrywali dlatego, żebyśmy już nawet na poziomie jednego kraju, kolegów, tych samych ludzi,
Powiem w ten sposób. Jedną z osób, które na samym początku konsultowały ten projekt, był nasz wspólny znajomy, Krzysiu Galus. To jeszcze były czasy szkoły lotniczej i podejmowania przez nas decyzji o tym, żeby spróbować swoich szans w tym biznesie. Tak? Nie mam kontaktów, jeżeli chodzi o branżę producentów symulatorów lotu w Polsce. Nie miałem przyjemności poznania nikogo. Chyba nie będę w stanie wam umiał odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, tak? Śledzę pański projekt od samego początku. No co mogę powiedzieć? Trochę syndrom Zosi Samosi panuje u nas w firmie. No. I to nie dlatego, że mamy patent, czy mamy wiedzę. Mamy jakąś tam pasję. Uczymy się tego wszystkiego. Coś nam się już udało osiągnąć. No mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach to coś urośnie do rangi urządzenia, któremu zostanie nadany certyfikat typu. Jest troszeczkę odwrotnie jak w przypadku samolotów, tak? Natomiast no, sami dobrze wiemy, że każde urządzenie, które jest urządzeniem treningowym w lotnictwie, musi posiadać stosowny certyfikat. No. W ten sposób, że zostało nam chyba, nie wiem, z 5 czy z 6 testów systemu wizyjnego w tej chwili, tak? Cała reszta na chwilę obecną jest na tyle powtarzalna i na tyle pozytywna, żebyśmy mogli ten produkt pokazać światu. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Z całym sercem i z największym, najgłębszym przekonaniem. Bardzo dziękujemy Maćkowi i będziemy zapraszać kolejnego prelegenta, także Maćku, możesz... Dzięki serdeczne. Mikrofon.